Cześć, witajcie na kanale Test Tools. Dzisiaj zapraszam Was na test oraz recenzję młota udarowego marki Gecko. Prezentowany zestaw zawiera młot udarowy wyburzeniowy 1050 W, dłuto płaskie, szpicak, smar, klucz serwisowy oraz komplet zapasowych szczotek węglowych. Całość zapakowana została w praktyczną plastikową walizkę. Warto wspomnieć, że nasze urządzenie spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym oraz elektronicznym. Pełną deklarację zgodności znajdziecie w instrukcji obsługi. Młot wyprodukowany został z aluminium oraz wytrzymałych plastików, dzięki czemu jest lekki, a zarazem bardzo wytrzymały na ciężkie warunki wyburzeniowe. Firma Gecko zadbała również o design oraz o komfort pracy. Młot dobrze leży w dłoni, a dzięki ergonomicznej rękojeści z możliwością obrotu o 360 stopni praca nie jest tak męcząca. Z podstawowych danych technicznych: moc 1050 W, energia udaru 16,5 J, montowanie osprzętu SDS Hex 17 mm. Przejdźmy teraz do testów. W tym celu przygotowałem czerwoną cegłę, białego pustaka oraz betonowy słupek ogrodzeniowy, w którym znajdują się druty zbrojeniowe. Sprawdźmy, jak poradzi sobie to cudeńko. Pamiętajcie, aby przy takich pracach zadbać o wzrok oraz słuch. Na początek kucie czerwonej cegły przy pomocy dłuta płaskiego. Jak sami widzicie, czerwona cegła czy nawet mur z tego materiału nie stanowi najmniejszego problemu dla tego młota. Sprawdźmy teraz, jak spisze się podczas rozbijania białego pustaka. Dzięki regulowanej rękojeści jesteśmy w stanie dobrać najwygodniejszą pozycję do naszej pracy. W tym przypadku młot również poradził sobie bez najmniejszego problemu. Pora na twardszego przeciwnika, jakim jest betonowy słupek ogrodzeniowy. Bardzo przydatna jest opcja zablokowania spustu, dzięki czemu nie musimy podczas pracy bez przerwy wciskać spustu, aby nasza maszyna pracowała. Nawet tak twardy materiał, jakim jest betonowy zbrojeniowy słupek, nie stanowi najmniejszego problemu dla młota marki Gecko. Sprawdźmy teraz, jak poradzi sobie przy użyciu szpicaka. Celowo do tego testu nie będę używał już czerwonej cegły ani białego pustaka, ponieważ jak sami widzieliście, młot z nimi poradził sobie bez najmniejszego problemu. Wymiana osprzętu w naszym młocie jest bardzo szybka i trwa dosłownie sekundę. Już jesteśmy gotowi do pracy. W tym przypadku szpicak również poradził sobie znakomicie. Podsumowując,
Młot udarowy marki Gecko to kompaktowe urządzenie o bardzo wielkiej mocy, dzięki któremu zburzymy ścianę ceglaną oraz skujemy wylewkę. Jest to produkt warty polecenia. Zapraszam Was na stronę Gecko oraz do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia kciuka w górę oraz komentarzy. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć!